Stefan, ty jesteś szalony. Co żeś tu znalazł? Co to jest? Co ty śmigasz tym? Masz aport. Tutaj możecie zaobserwować, jak one fantastycznie wyjadają. Przebierają, kurczę, co tylko można. A tam jest wszystko. I ziemniaczki, i widzę jakiś twarożek, i sałata. Ogórek, pomidor, koperek, pietruszka. Kurczę, drodzy państwo, to jest wszystko tak naprawdę uszykowane, przygotowane. Gosia, czy ty jesz jajko? Ja dobrze widzę, dziewczyno, że ty jesz jajko? No jedz. I tu mi przestań, kurczę, tego dzioba drzeć. Tylko wyzywasz na wszystko. No co? No jak? No jak to będzie z nami? Dogadamy się czy nie? No. Nie marudź. I teraz się okaże, kto wygrywa bluzę. Okej. 3, 2, 1. No to siemaneczko. Witam, drodzy państwo, w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki krótki odcinek, bo mamy rozstrzygnięcie konkursu, ale oczywiście nie obejdzie się bez wyżerki. A co dzisiaj mamy do zaproponowania tym naszym stworom? Słuchajcie, tutaj, kurczę, takie pyszności. Warzywka przeróżne, jakieś kurde sałatki, ziemniaczki, sałata, jakieś też mięska przeróżne. No tutaj też widzicie, tak, kurczę, fajnie kolorowe, jakieś suróweczki, trochę chlebka, to i tamto. Dobra, patrzcie, w ogóle trochę nam się pozmieniało to nasze podwórko, ale to zobaczycie już sobie w kolejnych vlogach. Będzie ten cały proces, kurczę, przerabiania tego podwórka, bo nawiozłem takie właśnie zrębki i takich palet. Z tych palet będziemy robić jarusiowisty łowybieg. Słuchajcie, przy okazji pozdrawiam wszystkich naszych patronów. Jeżeli ktoś chciałby pojawić się na tej tablicy, to link do zrzutki macie w opisie tego vloga. A tymczasem, kurczę, nie ma co tutaj za dużo przeciągać. Trzeba tą naszą tacę tutaj udekorować tymi wszystkimi smaczkami. No i tyle. Co by tu pierwsze, kurczę, tam śwignąć? Te na przykład kolorowe wiadereczka. Dobra. Tutaj mamy surówkę, jakiś chlebek. Zobaczymy, co jest tam, kurczę, głębiej. O, widzę jakiś ryż z zupy pomidorowej, trochę kapusty, ziemniaczki. Baja bongo. A tutaj? O kurde, i to mi się podoba, drodzy państwo. To jest po prostu cud miód. A są to mianowicie gotowane żołądki. A to są żołądki chyba wieprzowe. Tylko takie pokrojone, kurczę, na mniejsze kawałki, co nie? O, ale tu się będzie działo. Indyki będą tak zajadać, kurde, że już nie mogę się doczekać. Będę na to patrzył. Dobra. Tu jeszcze im damy fajnie tych kolorowych warzywek. Tak, i tutaj, o, tu widzicie jeszcze, co to było. Czerwona cebula nawet. O, same witaminki, drodzy państwo, same witaminki. I jeszcze damy tutaj tą fantastyczną skrzynkę. Tutaj też mają różne różnistości. A może tutaj im to zaproponujemy. Jerry pisze, zazdrości. Wyczułeś te kotlety tam, nie? Ty jesteś, kurna, dobry. Dobra, słuchajcie, dzikie kury, które śpią gdzieś, kurde, tam na drzewach. Tu i tam z tyłu u Jarusia. Już tutaj buszują. Ja im dam jeszcze tutaj witaminy D. Powiedzmy, że gdzieś im to tutaj ulokujemy. Tak, kurde, żeby miały równo. Żeby się nie wylewało. Dobra. Albo nie, jeszcze inaczej, bo ja wam będę zasłaniał te ptaki, jak będą wyłazić. Tu też będzie dobrze, dobra. No to nic, pozostało nam tylko i wyłącznie je teraz wypuścić i to wszystko, drodzy państwo, obserwować. Thank you.
dalej wyłazić, stwory! Dobra, słuchajcie. Ja przejmuję tamten telefon, który jest na statywie i pokażę wam bliżej, jak to wygląda. Żerka na całego. Jest tutaj jakieś zainteresowanie. Standardowo oczywiście te płaskie dzioby tam poszły beblać do tej michy pod baniakiem, która jest. A indyki oczywiście tutaj wybierają, przebierają. W ogóle kto jest spostrzegawczy, to widzi, że ten indyk jest nowy. Jeszcze drugi jest nowy, bo kupiłem dwa. Ale o tym będzie, drodzy państwo, jeden z kolejnych odcinków. Ale ty żeś tam, kurde, Basia wynorała. Ej, patrz, sera. Kurde, cicho. Bo wy będzie... Ej, nie stawiajmy się tu. Ej, tak wyzywają. Ty ewidentnie na mnie tutaj wyzywasz. Przestań. Słuchajcie, vlog o tych nowych indykach, o tym i o tamtym, to są dwie nowe samiczki, będzie jakoś tutaj, kurczę, niebawem, także bądźcie czujni. A tymczasem co? Tutaj trzeba jeszcze tych starszych pokazać, towarzyszy tej, kurczę, wyżerkowej doli, bo to jest dola, a nie dola. To jest ewidentnie dola. Tutaj możecie zaobserwować, jak one fantastycznie wyjadają, przebierają, kurczę, co tylko można. A tam jest wszystko, i ziemniaczki, i widzę jakiś twarożek, i sałata, ogórek, pomidor, koperek, pietruszka. Kurczę, drodzy państwo, to jest wszystko tak naprawdę uszykowane, przygotowane, że matko bosko. Gosia, czy ty jesz jajko? Ja dobrze widzę, dziewczyno, że ty jesz jajko? No jedz, jedz, i tu mi przestań, kurde, tego dzioba drzeć. Tylko wyzywasz na wszystko. No co? No jak? O, jak to będzie z nami? Dogadamy się czy nie? No. Nie marudź. Stefan, ty to mi normalnie imponujesz. Ty żeś chyba teraz znalazł kawałek sera wędzonego. Ej, ty nie masz czasami góralskiej krwi? Ta nasza młodzież tutaj, kurczę, jest naprawdę w siódmym raju. One były całe życie karmione paszą. Mam je od 3 dni. I kurczę, powiem wam, że one naprawdę uwielbiają te wszystkie smaczki. Ty, Robson, kurna, z tym gulgotem to się najesz, czy będziesz sobie go gryzł? Stefan, widzę, kurde, tam ci zasmakowało coś. Pokaż, co ty tam przebierasz. O, ty zarazo! Stefan, ty jesteś szalony, co żeś tu znalazł? Co to jest? Co ty świgasz tym? Masz aport. Ej, ty normalnie jesteś, kurna, z innej bajki. Patrzcie, jak te młodziaki, kurcze, wyjadają. To też jest młode, tylko to jest z naszej hodowli. To jest indoor młody. A, to jest ta kupiona indyczka. Ona będzie śliczna, ona się tak ładnie wybarwi. No. Stefan, tam kury goni, kurna, tatuś. Patrzy odlecieć do ciepłych krajów. Ej, dobra, jest, słuchajcie, ja wam nie będę przeciągał tego odcinka, tego karmienia, bo wy na pewno jesteście ciekawi. Jaki jest wynik konkursu? A do wygrania była ta oto bluza. Z tyłu też jest takie fajne logo. I to widzicie. Słuchajcie, oczywiście nie chodzi konkretnie o tą bluzę. Ej, gdzie jestem? Nie chodzi konkretnie o tą bluzę, tylko będzie zrobiona, wiadomo, nowa dla tego, kto wygra. A będzie dostępna ona w... w 3 kolorach, biały, czarny i różowy. Informacja dla osób, które... Ej, bo ja nic nie widzę. Informacja dla osób, które nie wygrały. Możecie taką bluzę nabyć. Kontaktujcie się ze mną na grupie, która świeżo co powstała na Facebooku. Negatywka.tv albo Instagram. To znaczy negatywka.tv bez kropki. A Instagram jest negatywka.tv. Tam też możecie pisać. I słuchajcie, kurczę, będziemy tam toczyć negocjacje. Dobra. Tymczasem, ej serio, ja już wam nie zawracam głowy. Kurde, bluza naprawdę zajebista. Słuchajcie, lecimy losować ten komentarz. Chodź, będziemy losować tą bluzę, ty, rudy. Dobra, słuchajcie, ja jestem w domu. Te stwory tam, kurczę, za oknem gdzieś buszują. A tymczasem kończę montować tego vloga, którego wy właśnie oglądacie. I tak, co my tutaj robimy? Tylko nie kliknij mi tu nic. No idź mi stąd. Dobra, tu jest taka strona do losowania komentarzy. Ja wchodzę tutaj na Studio Twórców, na YouTube'a, kopiuję link do vloga, w którym był ogłoszony konkurs. Cyk. No
No i słuchajcie, tutaj go kurczę, wklejam tego linka. Wklej, ok. Rudy! Nastała ta wiekopomna chwila. I teraz się okaże, kto wygrywa bluzę. Ok. 3, 2, 1. Agro Kamil. Słuchaj, mordeczko, wypełniłeś misję, dałeś hashtag negatywka, bo nie wszyscy dawali hashtag negatywka. Także wygrałeś bluzę. I słuchaj, odzywaj się do mnie na Facebooku, na grupie Negatywka TV, albo na Instagrama negatywka.tv. No i słuchaj, będziemy dogadywać, jaki kolor bluzy, jaki rozmiar i tak dalej. A wam wszystkim dziękuję za odcinek. No i co? Do zobaczyska w kolejnych vlogach!